Kamil Glik, który teraz w ogóle nie udziela wywiadu, mówi, ale przyjeżdżajcie, winko wypijemy, nie ma problemu, tu, ale wiesz, jeszcze musimy nagrać program, ale mi się teraz nie chce. Marcin przyszedł do nas na nagranie po prostu z urodzin Neymara, wiadomo, że Neymar lubi się bawić i te imprezy rzeczywiście są takim efektownym bankietem gdzieś w centrum Paryża. Wśród piłkarzy nie ma już kopaczy, a są tacy zaradni biznesmeni i świadomi inwestorzy. Ile w tym stwierdzeniu jest prawdy? Robert Lewandowski, który przechodzi ze swojego pokoju do pokoju fizjoterapeutów, w trakcie odbywania masażu jest w stanie za pomocą telefonu kupić posiadłość na Mazurach albo sprzedać działkę pod Warszawą lub otworzyć inny biznes i zainwestować w jakiś startup. I on to jest w stanie zrobić w trakcie tej pół godziny, kiedy jest masowany na tym stole maserskim w pokoju fizjoterapeutów. Duży w maluchu. Gwiazdy i ich pojazdy. Zaprasza Filip Nowobilski. Po wywiadzie z Mateuszem Borkiem przyszedł czas na kolejne spotkanie z człowiekiem, a w zasadzie z ludźmi, wywodzącymi się ze świata sportu. Mają blisko 150 tysięcy subskrybentów i wielkie kontakty w środowisku piłkarskim. Łukasz Wiśniowski i Kuba Polkowski przez lata współtworzyli kanał Polskiego Związku Piłki Nożnej, na którym pokazywali kulisy polskiej reprezentacji. Zgromadzone kontakty przekuli w projekt Food Truck, w ramach którego zapraszają piłkarzy do swojego dostawczaka i przeprowadzają w nim wywiady. Razem z Wiśnią i Polkosiem porozmawialiśmy sobie o ich biznesie, kulisach wielkiego sportu i kanału, który tworzą. Swoją drogą do rozwoju kanału niezbędni są nowi widzowie, więc jeśli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, to zachęcam Was gorąco do tego, żebyście kliknęli w przycisk subskrybuj. Nowi zadeklarowani widzowie są dla mnie swego rodzaju paliwem do dalszych starań i działań. A teraz oglądamy. Panowie, jak to się stało, że nikt przed Wami nie wpadł na pomysł, aby w samochodzie dostawczym przygotować mobilne studio i nagrywać w nim wywiady z piłkarzami? Przemek Rudzki, u którego byliśmy w podcaście, mówił, że on też chciał zrobić coś takiego, tylko że to miał być... w taksówce, wiesz? Tak. Ja mówię, Przemek, ale już takie wideo o taksówce jest, tylko nie na YouTubie, tylko na RedTube. No. Tak, także wiesz, jak się robi content z piłkarzami, to warto jest być bardzo mobilnym i skrócić drogę do piłkarza. To znaczy powiedzieć mu, chłopie, my podjedziemy do ciebie pod dom, ty se możesz wyjść w klapkach, poświęcisz nam pół godziny albo godzinę, jesteś wolny, nie musisz nigdzie dojeżdżać, nie musisz nigdzie parkować, nie musisz poświęcać czasu na całą logistykę, po prostu jesteśmy. A to był zawsze wielki problem, że jednak kiedy pojechaliśmy do jakiegoś piłkarza, musieliśmy szukać restauracji, hotelu, ażeby gdzieś go ulokować i sobie spokojnie porozmawiać. Teraz ten problem nam odszedł, zapakujemy go do środka. Chłopaki, co to jest za samochód i czy w związku z Waszymi nagraniami musiał być w jakiś szczególny sposób przystosowany do realizacji wywiadów? Jeśli chodzi o sprawy techniczne związane z foodtruckiem, to niestety trafiliście na dwóch dyletantów motoryzacyjnych, choć muszę się przyznać, że w klasach 4-6 byłem wiernym prenumeratorem magazynu Moto Magazyn. Miałem wszystkie numery, ale dziś nie jestem Wam w stanie powiedzieć, co tam się kryje pod tą maszyną. Na pewno jest to kawał bestii. Wydaje mi się, że to jest po prostu bestia uwięziona w wielkim takim formacie. Ale no co, 3 minutki do setki, także nie jest źle. Takie 300 koni, 4 turbiny, turbosprężarka, no jest depnięcie tego masa. Raczej jak Grzesiek Krychowiak niż jak Kamil Grosicki. Tak. Fiacik Ducato. Sam Fiat Ducato kosztował nas chyba 90 tysięcy mniej więcej. Tak. Jeżeli chodzi o wyposażenie, wykończenie, nie chcieliśmy patować bogactwem, także zrobiliśmy to w wersji skromnej. Miało to kosztować z 50 tysięcy netto bodajże. A kosztowało 70? Troszeczkę więcej, tak. No, pojawiły się koszty dodatkowe, nieplanowane. Pojawiły się koszty dodatkowe, ale jest to pewnego rodzaju niestandardowe wykończenie samochodu i nie wszystkie w ogóle firmy, które się zajmują tego typu rzeczami, chciały się podjąć tego zadania, no bo musieliśmy uderzać do firm, które produkują choćby kampery. No i takie firmy mówiły, no tak, ale to nie jest kamper, to jest coś innego, tutaj później będziecie to nagrywać, dochodzi, tak. Tu będzie jakiś neon, tu będzie jakaś kamera, to się rozbije w transporcie, ja nie chcę wziąć za to odpowiedzialności, więc trudno było w ogóle znaleźć wykonawcę. Jeśli chodzi o takie sprawy techniczne, mamy tam swoje światło, nie mamy swojego prądu, ten prąd trzeba podciągnąć z możliwie najbliższego miejsca, w którym mamy aktualnie zdjęcia, żeby na tym telewizorku, który widzicie w środku, mogło się coś pojawić. Mamy agregat prądotwórczy, ale jeszcze ani razu go nie używaliśmy. Nie wykorzystywaliśmy go, no bo to ma jednak... To są jednak spore problemy związane z dźwiękiem, jaki on generuje. A jakie koszta generuje Wasz projekt? No bo umówmy się, często jeździcie po całym kraju i w zasadzie też Europie i nagrywacie poza granicami wywiady z polskimi piłkarzami. Uśredniając te koszta,
Wyszłoby około 2000 zł za jeden odcinek? W zależności też od tego, gdzie jesteśmy i gdzie nocujemy, bo jeśli na przykład jesteśmy za granicą i musimy wziąć hotel i zapłacić za niego w euro, no to wówczas koszta brutalnie rosną. A mieliśmy taki wyjazd choćby do Francji przez Niemcy i Belgię, gdzie nagraliśmy 6 odcinków za jednym zamachem w zasadzie. No i ten wyjazd kosztował w sumie pewnie kilkanaście tysięcy złotych, no ale te koszty się podzieliły na poszczególne odcinki. Wojciech Szczęsny nas przynocował w Turynie w trakcie realizacji kolejnego projektu dla Food Trucka, więc prosto w szczenę. Akurat był wtedy sam w mieszkaniu, jego małżonka z synem byli w Polsce, więc mówi: słuchajcie, co będziecie wydawać pieniądze na hotel, jak u mnie są pokoje, są łóżka, zjemy sobie razem kolacyjkę, zjemy sobie razem śniadanko, ja pojadę na trening, wy się wyśpicie, a później nagramy, co mamy nagrać, więc faktycznie... I nagraliśmy najlepiej oglądany odcinek na Food Trucku de facto. Tak, tak, tak. I, no właśnie, bo to było nawet wtedy. Tak, to nawet nie było prosto wszędzie. Tak. Przepraszam, to w trakcie realizowania odcinka na Food Trucka Wojtek Szczęsny nas przenocował. Przepraszam bardzo. Później nas nie nocował. No tak, to były tanie odcinki, bo przy Wojtku się pieniędzy nie wydaje. No po prostu. I tyle. Okej, no to zapraszamy teraz do środka, do studia Food Truckowego. Żebyś mógł tego dotknąć, poczuć. Jest najbardziej atrakcyjny element całej tej naszej pięknej układanki. Okej, i zaraz odpowiesz mi na pytanie, jak to się stało, że macie tak dobre kontakty z topowymi polskimi piłkarzami, którzy jednak stronią od wywiadów. Wcześniej rozmawialiśmy o relacjach naszych z piłkarzami, jakby jak one się rozpoczęły. Rozpoczęły się, kiedy pracowaliśmy razem w drużynie piłkarskiej, w reprezentacji Polski. I w reprezentacji Polski, czy w każdej innej drużynie piłkarskiej jest tak, że każdy ma być równy, nawet w kontekście stroju, dlatego każdy chodzi w tej samej polówce, w tym samym dresie i w tych samych butach, nawet jeśli ma kontrakt z odpowiednią firmą. Jeśli nie, no to akurat może mieć tam na buty przyzwolenie inne. I to też buduje takie inne relacje, że tak samo wygląda kucharz, tak samo wygląda fizjoterapeuta i tak samo wygląda Robert Lewandowski, przynajmniej jeśli chodzi o ten ubiór. Ja mam taką teorię, że w ogóle później dlatego piłkarze, jak gdzieś idą już w cywilu, to się dlatego tak czasem nawet ekscentrycznie stroją, żeby troszeczkę wyżyć się tak modowo. Najbardziej wystrojony piłkarz u nas w programie Łukasz Fabiański, bo to była jeszcze troszeczkę inna konwencja, bez Food Trucka i miał rzeczywiście elegancki płaszczek i chyba on się najlepiej prezentował. Mączyński? Krzysiu Mączyński miał bardzo... Krzysiu ma bardzo specyficzny styl. Bardzo drogą koszulkę czy bluzę nawet, tak, tak, tak. Krzysiu ma bardzo specyficzny styl. Nie jest ikoną mody na pewno. Nie zobaczycie go na okładkach Voga, ale tak, lubi się drogo ubrać na pewno. Zawsze jak gdzieś przyjeżdżamy, to zawsze jest kolacyjka, zawsze jest jakieś wyjście i zawsze jest takie spędzanie czasu poza nagraniem. Nawet dla niektórych to jest ważniejsze niż samo nagranie. Na przykład Kamil Glik, który teraz w ogóle nie udziela wywiadu, mówi: ale przyjeżdżajcie, winko wypijemy, nie ma problemu tu, ale mówię, że jeszcze musimy nagrać program, ale mi się teraz nie chce. Więc niektórzy to traktują jako takie zło konieczne, a mimo wszystko te relacje podtrzymują. Takim najmocniejszym odcinkiem był ten z Marcinem Bułką, z zawodnikiem Paris Saint-Germain. Zresztą właśnie, ja mam tutaj te karty, które były wykorzystane w tym odcinku. I myślę, że to jest fajny też gadżet, ale a propos Marcina. Tak, Marcin, nie wiem, co chcesz powiedzieć. Nie, Marcin przyszedł do nas na nagranie po prostu z urodzin Neymara. Wiadomo, że Neymar lubi się bawić i te imprezy rzeczywiście są takim efektownym bankietem gdzieś w centrum Paryża. I też wiązało się z tym dużo ciekawych historii z racji reperkusji, jakie były po tym odcinku. Mianowicie gdzieś 2 tygodnie później zagraniczne media sobie przetłumaczyły ten wywiad i zaczęły wyłapywać co ciekawe kąski, często je podkręcając mocno. No i do Marcina zgłaszali się Thibaut Courtois na przykład, który miał tam jakieś ale chyba co do tego, co Marcin powiedział, także Chalobah, a więc były piłkarz Chelsea, i ten Chalobah też przez menedżera do nas pisał, żebyśmy usunęli ten fragment, który jego dotyczy, bo mu się nie do końca podoba. No tam wtedy było gorąco. Co ciekawe, odzywał się do niego także Eden Hazard, o którym on powiedział, że jest gościem, po którym widać, że lubi sobie zjeść pizzę i burgera, i faktycznie często uskuteczniał konsumowanie tego typu rzeczy, jeszcze będąc piłkarzem Chelsea. No i mógł to odebrać w taki sposób dość negatywny. No co mi tu młody będzie gadał, że ja jem hamburgery i będzie mi psuł PR. Eden Hazard do niego zadzwonił i powiedział mu: słuchaj chłopie, no przecież to, że ja lubię sobie zjeść pizzę i burgery, to jest prawda, więc powiedziałeś prawdę, nie mogę mieć do ciebie żadnych pretensji. A Neymar, z którym dzieli szatnię Marcin Bułka, podszedł do Marcina i mówi: dobry jesteś wariacik, mówi, tam fajne anegdoty, bo sprzedawałeś coś w tym stylu, nie? Więc jakby to też dla nas było jak wizyta trochę w Disneylandzie, że my mieliśmy otwarte drzwi do piłkarzy właśnie pokroju, tutaj akurat się trafił Jorginho i Batshuayi, Angel Di Maria, no ale Icardi, Verratti, Eden Hazard, Kylian Mbappé, i właśnie te karty służyły do tego, żeby Marcin o nich opowiadał.
Więc to na pewno była fajna historia. Ciekawa historia była, kiedy podróżowaliśmy do Düsseldorfu, bo nagrywaliśmy nie tylko Dawida Kowneckiego, ale także Maćka Rybusa, który jako piłkarz Lokomotivu przyleciał wówczas z całą drużyną, żeby zagrać mecz w Lidze Mistrzów z Bayerem Leverkusen. I siedzieliśmy bardzo długo w hotelu, w hotelowym lobby, też konsumując sobie piwko, oczywiście za pozwoleniem trenera Siomina, który nawet w mocniejsze trunki tam poszedł, no i opowiadał, jak wyglądało bezpośrednie przygotowanie startowe do tego meczu w Soczi, gdzie nie było możliwości trenowania na boisku piłkarskim, gdzie można było sobie robić co się chce, ale jeden trening, który odbyto na hali, i to był trening koszykarski, gdzie grano 11 na 11, więc jakby takie absurdalne totalnie historie, i oni przylecieli do tego Düsseldorfu i wygrali. I wygrali z tym Bayerem Leverkusen mecz w Lidze Mistrzów, więc czasem nie trzeba także się czasami grill, piwko, słoneczko, gdzieś tam leżaczek, nie zaszkodzi. Polkoś jeździ chyba dzisiaj, bo jest lepszym kierowcą, jak wiecie. Znaczy nie wiem, czy wiecie, no ale jestem ślepy trochę. Ja nie mam prawa jazdy, ale dam radę. No, ale chłopak z Grochowa, więc da radę. No to Polkoś wsiada za kierownicę. Jestem ciekaw, jak patrzycie na swoją pozycję zawodową. Mianowicie, czy lepiej zrobiliście, że podjęliście inicjatywę i spróbowaliście swoich sił w internecie, czy raczej twoi rówieśnicy, wasi rówieśnicy, no lepiej wyszli na tym, że zaczęli pracę w tradycyjnych mediach tej starej generacji. Szczerze ci powiem, wydaje mi się, że obiektywnie rzecz biorąc, w kontekście osób z naszego roku plus minus 3-4 lata, to jesteśmy w górnej części tabeli. Ja mam takie poczucie, jeśli chodzi o sposób spełnienia się i zawodowy, i pewnie jakiś tam ekonomiczny, to wydaje mi się, że tutaj jesteśmy w górnej części tabeli. Na pewno jesteśmy w czołówce. Ale coś właśnie chciałem jeszcze powiedzieć, ale już mi uciekła myśl. Rówieśnicy. Mówiliśmy o rówieśnikach. Rówieśnikach, z, że tak powiem, z zakresu bycia dziennikarzem sportowym, czy coś tam, to może ci zaraz wróci myśl, spokojnie. Tak, do tego dojdziemy. Ja na przykład, wiesz, bo mi się wydaje, że tak naprawdę, jak ja bym był moim kolegą, który wykonuje ten sam zawód, co ja, to ja bym sobie zazdrościł. Wiesz, o co chodzi? Bo mi się wydaje, że nam się udało fajnie połączyć te najfajniejsze aspekty tej roboty. Bo my poznajemy ludzi poważnych związanych z piłką. Możemy się od nich czegoś dowiedzieć, czegoś nauczyć, coś podpatrzeć. Przy tym wykonujemy zawód reportera, który jest najbardziej, taki powiedziałbym, intensywny, interesujący w całej tej zabawie. Jeżdżąc po świecie, poznając inne kultury piłkarskie itd., itd. A przy tym jesteśmy niezależni w sumie w tym, co robimy. A przy tym jesteśmy niezależni w tym, co robimy. I jeszcze na przykład możemy sobie pozwolić na współpracę z telewizją, skomentować jeden czy drugi mecz, bo to też jest niezwykle ważna część tego zawodu i to jest taka część tego zawodu, powiedziałbym, trochę mityczna. Tak. Każdy młody chłopak marzy o tym, żeby komentować mecze i to też jest niezwykła przyjemność i my mamy tę możliwość, że też to możemy robić przy okazji tego, co robimy, więc w wielu aspektach możemy się spełniać i wydaje mi się, że ja mam takie poczucie, że jesteśmy naprawdę w optymalnym miejscu, jeśli chodzi o nasz wiek versus nasze doświadczenie. Z nikim raczej nie chcielibyśmy się zamienić na tak, to na zdecydowanie. Sytuację zawodową. Ja też pamiętam, że takim pierwszym szokiem, jeżeli chodzi w ogóle o rynek YouTube'a, było przejście Łukasza z Orange Sport do kanału Łączy Nas Piłka, właśnie na platformę YouTube. Wówczas dla naszych rówieśników to było zaskoczenie i tak każdy myślał, kurczę, ale to jak to, porzucasz dziennikarstwo sportowe po to, żeby pójść pracować na YouTubie de facto, i każdemu się to gryzło, a z perspektywy czasu widać jednak, że to była bardzo słuszna decyzja. Tak, tak, zdecydowanie wtedy nam, pamiętam nawet niepopularna. Nie po prostu nawet w świętej pamięci chyba Paweł zresztą mówi, co przy biurku będziesz siedział i pracował, no czasy się trochę pozmieniały, a ja uważam, że tak naprawdę największy wpływ na to, jak my dzisiaj postrzegamy nie dziennikarstwo, tylko jak postrzegamy piłkę, to właśnie miał ten nasz okres w PZPN-ie. Te kilka lat obcowania z najlepszymi trenerami w Polsce, z najlepszymi piłkarzami w Polsce, z najlepszymi byłymi piłkarzami, takimi jak choćby Zbigniew Boniek, to dało nam kompletnie inne postrzeganie tej dyscypliny, które wykorzystujemy w tej robocie i tego nigdy nie ukrywamy, bo my się nie odcinamy od tego i nie mówimy, nie no, w PZPN-ie to było tak czy inaczej. Nie no, w PZPN-ie był świetny okres, nasz zawodowy, nasz życiowy, bo też wtedy się działy też najważniejsze takie rzeczy w życiu naszym, pewnie prywatnym, ale teraz jesteśmy tutaj i mamy podwójną radość z tego, bo jeszcze mamy, powiedzmy, większą niezależność,
i dużo większą swobodę. Wiesz, przede wszystkim też funkcjonowaliśmy w drużynie piłkarskiej i tego nie każdy doświadczył i też często ja to słyszę, że dana osoba nie za bardzo rozumie specyfikę szatni, że jednak to postrzeganie przez tę osobę jest nieco bardziej płytkie, jeżeli chodzi o futbol, więc to jest na pewno też rzecz bezcenna. Tak, mogliście na pewno poznać piłkarską szatnię i zobaczyć, jak ta kadra wygląda od kuchni. Ciekawe jest dla mnie, jak zachowują się te wielkie gwiazdy sportu. Czy to są ludzie zepsuci pieniędzmi i splendorem, czy raczej takie normalne chłopaki? Co mnie na przykład urzekło, to urzekło mnie to, że ja w żadnym momencie tej pracy nie miałem absolutnie żadnych kompleksów pod kątem ekonomicznym w obcowaniu z tymi ludźmi. To znaczy każdy wiedział, kto na jakim jest etapie, ale mi się wydaje, że my trochę, że tak powiem, nie traktowaliśmy ich jako gości, którzy mają miliony na koncie, a oni wcale nie uważali, że my jesteśmy takimi pierwszymi, lepszymi golasami. Natomiast co chcę powiedzieć, to to, że ci tacy piłkarze z absolutnie najwyższego topu świetnie sobie poradzą w rozmowie z biznesmenem. Na przykład Wojciech Szczęsny uwielbia rozmawiać z Rafałem Sonikiem. Uważa, że to jest jeden z najinteligentniejszych gości, jakich kiedykolwiek poznał. Poradzi sobie w rozmowie z Kubą Wojewódzkim, ale może także porozmawiać z takimi gośćmi jak my, a może ze swoim kolegą, który ma iloraz inteligencji dużo niższy od niego, porozmawiać o tym, że kupił sobie nowy zegarek, bo jego to najbardziej jara, ten nowy zegarek i ta nowa fura. I w każdym z tych aspektów dyskusji on się sprawdzi. I to jest wielka inteligencja, taka powiedziałbym interpersonalna, która dotyczy wielu piłkarzy tej naszej reprezentacji. Więc... Bo to też kształtuje szatnia. Tak, tych zawodników. To kształtuje szatnia, to jest to, co mówiliśmy a propos równości w drużynie. Drużyna jest równa, bo w drużynie każdy ma te same prawa i te same obowiązki. Nie uwzględnia trener, ustalając pierwszy skład na mecz, to ile ty zarabiasz. I to jest, wydaje mi się, cały czas w tym dość zepsutym świecie taka ostatnia oaza normalności. Często spotykam się z takim stwierdzeniem ze strony dziennikarzy sportowych, których znam, że wśród piłkarzy nie ma już kopaczy, a są tacy zaradni biznesmeni i świadomi inwestorzy. Ile w tym stwierdzeniu jest prawdy? Zdecydowanie, wiesz co, my się często śmiejemy, że to już są młodzi milionerzy, oni operują już zupełnie innymi kwotami i ten przeskok jest zauważalny, nawet jeżeli chodzi o reprezentację młodzieżową, a pierwszą reprezentację, bo tam już mówimy o zawodnikach no, z nabitymi portfelami. I to jest nawet zauważalne tak czysto namacalnie w kontekście takiego życia drużyny. To znaczy Robert Lewandowski, który przechodzi ze swojego pokoju do pokoju fizjoterapeutów, w trakcie odbywania masażu jest w stanie za pomocą telefonu kupić posiadłość na Mazurach albo sprzedać działkę pod Warszawą lub otworzyć inny biznes i zainwestować w jakiś startup. I on to jest w stanie zrobić w trakcie tej pół godziny, kiedy jest masowany na tym stole maserskim w pokoju fizjoterapeutów. Więc to pokazuje, jak się to pokolenie zmieniło, bo pewnie z 15 czy 20 lat temu, no to raczej by tam była gadka o dupie Marynie i ewentualnie... U kogo w pokoju gramy tak, karty? Żarty o pierdzeniu w bykaniu, no może przesadziłem teraz, ale myślę, tak. Nie. Ale generalnie zauważyłem coś takiego, że ci piłkarze tych swoich biznesów pilnują. To nie jest dzisiaj tak, że oni oddają komuś te pieniądze i się nie martwią tym, tylko są poszczególnymi aspektami tego biznesu zainteresowani. Na przykład Wojtek Szczęsny jest też świetnym przykładem pod tym względem. On chce wiedzieć, z czego wynika co, dlaczego ma inwestować w to, dlaczego kupić to i co on będzie z tego miał. Czy to go jara, czy to go nie jara, czy z tego będą pieniądze, czy nie będzie pieniędzy. Oni to wszystko mają gdzieś poanalizowane. Oczywiście jedni są lepsi w tym aspekcie przedsiębiorczym, inni są słabsi, więc polegają na ludziach mądrzejszych od siebie, ale faktycznie dzisiaj jest pewnego rodzaju nawet rywalizacja, bym powiedział, w zarządzaniu tymi środkami, a jest czym zarządzać. Zresztą to nie tylko piłkarze z tego topu, nie tylko Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny, ale nawet pamiętam, że Tomasz Kędziorał, którego byliśmy w Kijowie, mówił, że szuka różnych sposobów na inwestowanie pieniędzy, nawet chyba pamiętam, że jakiś samochód dostawczy dla poczty kupował, jakieś tak, różne tego typu tak, rzeczy, a żeby tylko gdzieś spożytkować dobrze te zarobione pieniądze i jeszcze poszukać, jak je obrócić po prostu. Tak, więc to dokładnie, to dzisiaj nie są tylko inwestycje w nieruchomości, bo to jest takie najprostsze i najbardziej oczywiste
rozwiązanie, które nam się kojarzy z ludźmi, którzy zarabiają gigantyczne pieniądze, a konkretnie z piłkarzami, ale rzeczywiście to jest gdzieś szukanie przestrzeni tej biznesowej w innych miejscach. Okej, no to bez podawania konkretnych nazwisk, powiedzcie mi, w jakie sektory biznesu zagłębiają się dzisiaj polscy reprezentanci, w co inwestują, jakie są trendy? Najczęstsza inwestycja u piłkarzy to są mieszkania i jakieś interesy z deweloperami, to na pewno. Słuchaj, na przykład... Sławek Peszko? Sławek Peszko. Razem także z kumplami. W alkohole ostatnio. Tak, poszedł w branżę gastronomiczną. Branża gastronomiczna to jest na pewno też rzecz, która jest coraz bardziej popularna, bo nie musimy mówić, nie musimy ukrywać nazwisk, no bo to jest Sławek Peszko, to jest dzisiaj też Arkadiusz Milik, który ma swoją knajpę w Katowicach i ma otworzyć jakby filię tej knajpy w Warszawie, z tego co słyszałem, razem ze wspólnikami, razem z inwestorami, którzy też wkładają to swoje pieniądze. Na pewno myślimy, że coraz bardziej popularna będzie branża e-sportowa. Na pewno ta branża wizerunkowa też już dzisiaj jest grana, bo Robert Lewandowski razem ze swoją żoną założyli spółkę, która zajmuje się także tworzeniem właśnie takich brandów w kontekście osób popularnych, więc wydaje mi się, że to też ta branża PR-owa będzie grana. Na przykład Wojtek Szczęsny jest wielkim fanem używania aplikacji Google Maps do tego, żeby znajdować stare kamienice czy stare wille w Warszawie, odkupywać je, wyremontowywać i sprzedawać. I to jest jego wielka zajawka, bo uwielbia projektować, ma w ogóle program do projektowania na swoim komputerze, robi mnóstwo tego typu inwestycje. On mówi, że to nie jest de facto wielki zarobek dla niego, to jest jednak pasja i chęć rozwijania się. Opowiadacie o bardzo ciekawych rzeczach. Niewątpliwie sytuacja, w której piłkarz nie jest tylko i wyłącznie od kopania piłki, jest swego rodzaju nowością. Chociażby patrząc z perspektywy reprezentacji, która grała w turniejach w latach 2000, no to tam mieliśmy paru gości, którzy roztrwonili majątek jeszcze w czasie grania w piłkę. Dzisiaj sytuacja niewyobrażalna. Jakie są zatem zmiany między mentalnością reprezentantów z lat 90. czy 2000. a tej obecnej generacji? W czym dostrzegacie największą zmianę? To, co się zmieniło, jeżeli chodzi o piłkarzy z tej obecnej reprezentacji, a na przykład jeżeli zestawimy ją z latami 90. czy początkiem XXI wieku, to na pewno są stawki, jakie piłkarze zarabiają, ale i też taka świadomość. Zmienił się też sama piłka nasza się zmieniła. Ten sport ma coraz większe wymagania, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne i też młodzi zawodnicy, widząc Roberta Lewandowskiego, widząc jak on wiele poświęca, jak jest przygotowany właśnie do uprawiania tej dyscypliny, no są świadomi, że nie mogą już tak uderzać w melanż często, jak to pewnie miało miejsce kiedyś. Są oczywiście jakieś fenomeny, jeżeli chodzi o regenerację organizmu i dalej się znajdą nazwiska piłkarzy, którzy prowadzą się nieco może mniej profesjonalnie, lubią sobie tam spróbować alkoholu od czasu do czasu. Niemniej jednak raczej piłka idzie w tą stronę, że musisz być atletą i to jest ta dla mnie najistotniejsza zmiana. Tak, na pewno dzisiaj dużo słabsi piłkarze zarabiają dużo lepsze pieniądze niż miało to miejsce w przeszłości. Natomiast dzisiaj mi się wydaje, że największą różnicą wobec tego, co miało miejsce kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, to jest jednak ta obecność mediów społecznościowych, bo to determinuje i też selekcjonuje piłkarzy, którzy potrafią sobie radzić na tym najwyższym poziomie. Bo kiedy piłkarz ma 17-18 lat i zaczyna na przykład grać w ekstraklasie i debiutuje w tej ekstraklasie, to dla niego korzystanie z mediów społecznościowych jest taką fajną zabawką i takim fajnym docenieniem jego roboty, bo dostaje kilkanaście, czy kilkadziesiąt, czy kilkaset powiadomień, ma kilka tysięcy followersów na Instagramie, ludzie mu piszą prywatne wiadomości, jak to super i fajnie, że jesteś takim młodym piłkarzem, a już zadebiutowałeś w ekstraklasie. Ale z biegiem lat, jeśli ta kariera się rozwija i jeśli ta postać staje się coraz bardziej popularna, to te media społecznościowe są kulą u nogi. One się stają udręką, utrapieniem dla tego piłkarza. Nie każdy jest sobie w stanie z tym poradzić, jak cię na przykład zacznie za przeproszeniem jebać kilkaset tysięcy ludzi w tym kraju, albo kilka milionów. Mówi się o Piotrze Zielińskim. Taka słaba psychika, on sobie z tym nie radzi. Szczerze? Kto by sobie poradził, albo inaczej, kto lepiej by sobie poradził niż Piotrek Zieliński, który był brutalnie orany przez miliony użytkowników internetu w Polsce. Albo Arkadiusz Milik. Albo Arkadiusz Milik. I później wychodziłby na stadion, na którym jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi i grał w piłkę. Więc wydaje mi się, że trzeba mieć odpowiednią dzisiaj konstrukcję psychiczną, dużo silniejszą
niż to miało miejsce kilkadziesiąt czy kilkanaście nawet lat temu. To jest gigantyczna zmiana i tak naprawdę piłkarze, powiedzmy, urodzeni w latach 85-95 to się tego musieli uczyć na nowo, a ci urodzeni później to się już rodzą z tym światem i są bardziej do tego świata przystosowani. Panowie, historii macie tyle, że z całą pewnością moglibyście napisać książkę. Może jest to dobry pomysł na przyszłość, natomiast powiedzcie mi, czego na koniec mogę Wam życzyć? Czego możesz nam życzyć? Na pewno ciekawych gości z zagranicy, bo teraz też celujemy w głośne, znane nazwiska. Chcemy z takimi piłkarzami też ponagrywać odcinki. No i jeszcze więcej subów, bo tych subów nigdy za mało. Tak, i myślę, że tego, żebyśmy mogli w ogóle żywych gości zapraszać do Food Trucka. No przede wszystkim teraz, w dobie pandemii jak najbardziej. Tak, to jest dla nas duży problem. Bo wiemy, że też teraz kluby będą to wykorzystywać na pewno jako alibi i taki powód do tego, żeby sobie stwierdzić, szkoda ryzykować, tam mało przestrzeni w tym Food Trucku, to obostrzenia koronawirusa i pandemii na to nie pozwalają, to pij tam, zróbmy na Skype'ie. A jednak wiesz, nas to nie urządza, bo my chcemy robić materiały z żywymi ludźmi i pracować na żywym organizmie. Z żywymi ludźmi, no bo z tego co wiem, macie na co dzień cały sztab ludzi wokół siebie, którzy pracują także nad waszymi odcinkami. Ma to swoje plusy, ma także pewną ilość minusów. Tymczasem żegnam się z wami, żegnam się także z widzami i zostawiam wam możliwość podsumowania dzisiejszego odcinka. Dzięki Filipowi mogliśmy sobie z Polkosiem tak naprawdę sami popodróżować Food Truckiem, co w sumie miało miejsce pierwszy raz w życiu, więc naprawdę dzieje się historia na waszych oczach, a jeśli chcecie zobaczyć coś, co potrafimy robić lepiej niż prowadzenie samochodu, to tam na Food Trucku będzie to można zobaczyć. Trzymajcie się ciepło. Hej! Cześćka. Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.